Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnej już lekcji kursu programowania w języku Python. Dzisiaj nieco kończymy temat klas i powiemy o zupełnie nowym zagadnieniu, jakim są tak zwane wyrażenia regularne z angielskiego regular expressions. Dobra. Aby móc korzystać w ogóle z funkcji, z implementacji wyrażeń regularnych w języku Python, należy zaimportować odpowiednią ku temu bibliotekę, znajdującą się w bibliotekach standardowych, więc nie musimy nic dołączać do pakietu języka Python. Wystarczy za zaimportować przez słówko import całą taką bibliotekę, która nazywa się RE. Te dwie literki są prawdopodobnie skrótem od słów, właśnie regular expressions, tak? czyli od angielskich słów wyrażenia regularne. O co chodzi w tych wyrażeniach regularnych? Po pierwsze, musimy posiadać jakiś wzór do dopasowania. Ja, aby nie tworzyć tego wzoru za każdym razem w locie, utworzę sobie specjalnie dla wzoru zmienna, zmienną, która będzie nazywała się właśnie wzór. tak? Nie mogę pisać tutaj polskich znaków, więc będzie się nazywała dokładnie wzór, ale to jest najmniej ważne. Teraz chciałbym, aby ten mój wzór hmm, wyglądał, powiedzmy, że on będzie wyglądał w sposób, yy, przechowywał tekst, bo chciałby tutaj był przechowywany oczywiście tekst, yy, chciałbym, aby był przechowywany tutaj tekst banan, jednak jeszcze zmodyfikuję go o jedną pewną rzecz, a mianowicie, zobaczcie, kiedy tutaj dodam na przykład znak specjalny yy, ukośnik n lub też później slash ukośnik tabulacja, cokolwiek, to tylko tak dla przykładu, jeżeli yy, taki wzór spróbuję teraz wyświetlić funkcją oczywiście print, wyświetlmy tutaj wzór, to oczywiście te znaki specjalne spełnią swoje zadanie, tak? To, 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 co robią te znaki specjalne, to tutaj to się właśnie stało, tak? Nowa linia, natomiast ukośnik t-t odpowiadało tabulacji i te znaki się tutaj pojawiły. Natomiast ja we wzorach najczęściej chciałbym ignorować takie znaki specjalne, ponieważ one mogą trochę przeszkadzać i aby to uczynić, przed stworzeniem takiego stringa, przed otwarciem w cudzysłowie, stawiam jeszcze literkę R. R od angielskiego słówka row, row znaczy na język polski tyle co surowy. Chodzi tutaj o to, że bierzemy surowy string tak jak on wygląda, ignorując wszystkie znaki specjalne. Jest to po prostu symbol, który możemy, znak, który możemy zignorować wszystkie znaki specjalne występujące w takim ciągu znaków string. Zobaczcie, odświeżając teraz ekran konsoli, widzę, że te ukośnik n i ukośnik t jest traktowane jako zwykły tekst. Dobra, to tak tylko na marginesie rzecz biorąc, ponieważ dzisiaj kilka razy będę używał właśnie tego r, tak jest po prostu bezpieczniej. Nawet jeżeli nie używacie znaków specjalnych dzisiaj, to warto o tym pamiętać, że ukośnik R zabezpiecza cały ciąg znaków string przed tym, aby nie pojawiały się nam właśnie znaki specjalne. Dobra, wzór już mamy, natomiast wzór będzie próbował, będzie próbował być dopasowany jak gdyby do jakiegoś tekstu, więc ja znowu, żeby za każdym razem tego tekstu na nowo nie tworzyć, utworzę tutaj sobie, rozpoczynając od literki R, czyli aby to był po raz kolejny row tekst, czyli surowy tekst, i utworzę tutaj taki ciąg znaku, na przykład gruszka, w środku banan i zakończę to na przykład jabłko. Tak? Mam takie trzy owoce połączone w jednym tekście. I mniej więcej wyrażenia regularne, w takiej najprostszej formie na tym przykładzie, sprawdzają to, czy dany wzór, to co pojawia się we wzorze, pasuje w jakikolwiek sposób do analizowanego tekstu? I tutaj mówiąc w jakikolwiek sposób, mam na myśli dosłownie w jakikolwiek sposób, bo to, jakie warunki my tutaj ustawimy i z jakiej funkcji skorzystamy, to zależy tylko od nas. I tak naprawdę, co będziemy chcieli sprawdzać, to dokładnie zależy od nas. Bo możemy na przykład ci sprawdzać, czy dany tekst pasuje do tego, że zaczyna się od słowa, na przykład, właśnie banan, czyli tego zadanego nam naszego wzoru, tak? Czy zaczyna się od tego słowa, nieważne co jest później. Możemy sprawdzać, czy banan występuje gdziekolwiek w środku tego tekstu. Tutaj na przykład jest to tutaj. Możemy sprawdzać, czy tekst kończy się wskazanym tutaj słowem, na przykład byśmy sprawdzali, czy każde, nie wiem, zdanie kończy się kropką, to wtedy sprawdzalibyśmy, czy ta kropka jest na samym końcu, tak, a nie gdzieś w środku. No, takim przykład bardziej z życia wzięty, bo może to tutaj zbyt wiele Wam nie mówi, no to takim idealnym przykładem jest tutaj wyrażenie regularne, są niesamowicie często stosowane w przypadku walidowania różnego typu tekstów, a najczęściej walidacja zachodzi gdzie? W dwóch takich typach, myślę, danych. Kiedy rejestrujemy się do jakiegoś portalu, tak? No to podajemy tam najczęściej adres e-mail, no i to jest pierwszy z doskonałych przykładów, gdzie użytkownik nie może podać dowolnego ciągu znaków e-mail, ponieważ taki mail nie zostałby wysłany na przykład, no nie wiem, na takiego maila, jak mam tutaj podanego, tak? Bo taka wstępna walidacja powinna sprawdzać to, czy mail faktycznie zawiera choć dokładnie jeden znak małpy, tak? Poprzedzony chociaż tam, nie wiem, jednym, chociaż dwoma znakami przed małpą, no, i domenom po małpie, tak? Jakąkolwiek domeną, czyli znajduje się tam kropka i tak dalej, i tak dalej. No, to jest doskonały tutaj przykład. Na no drugim z takich przykładów może być na przykład hasło, gdzie te hasła stają się coraz bardziej skomplikowane. No i tam też nieraz. Samemu jest nam często przejść przez taką walidację, którą ktoś stworzył, bo to ktoś wymyślił, że musi być x znaków z dużej litery, x liter małej litery, x cyfr, nie mogą się pojawiać zdania. To wszystko obsługuje najczęściej właśnie wyrażenie regularne, które napisane w bardzo prosty sposób, taki pattern właśnie, bo po angielsku słówko wzór oznacza pattern, napisany taki pattern raz sprawdza nam każdorazowo. Czy to dane hasło spełnia te warunki, tak? Bo oczywiście za każdym razem ktoś tam nie siedzi i nie sprawdza tego hasła, czy ono faktycznie spełnia te wszystkie warunki. Tylko jest ono dopasowywane pod pewien pattern, tak? Dobra, więc do tego myślę, że tak dość dobrze. Wyjaśniłem to, do czego nam to będzie służyło. My jednak przejdźmy do zastosowania funkcji, wybranych funkcji, aby pokazać jak to właściwie działa. Użyjmy od razu funkcji print, aby wydrukować sobie na ekranie konsoli wynik takiego zapytania, że. I używamy tutaj właśnie biblioteki re, czyli te skrót od Regular Expressions, kropka. I takim najpopularniejszym z funkcji, którą możemy tutaj używać, będzie to funkcja map. Muff znaczy na język polski tyle co dopasuj, tak? Muff znaczy tyle co dopasuj. Czyli pytamy się, Muff dopasowanie? Najpierw podajemy wzór, który musi spełniać wyrażenie, aby było prawdziwe, a następnie tekst, który chcemy przetestować, który chcemy przetestować. I teraz wyświetlmy na ekranie konsoli to, co uzyskamy w wyniku takiego zapytania. Mamy tutaj wynik non. Wyrażenie maf zwraca wartość non zawsze, kiedy nie, kiedy nie udało się nic dopasować. Tak, nie udało się tutaj nic dopasować, dlatego wyrażenie maf zwróciło tutaj wartość non. Natomiast jeżeli takie wyrażenie udałoby się dopasować, ja tutaj zmodyfikuję na szybko nasz tekst, tak chwilowo, żeby z przodu on również rozpoczynał się od słowa banan. Teraz zobaczcie, że zapytanie maf dopasowało się. Jest tutaj zwrócony jakiś obiekt Jakiś obiekt typu właśnie tego MAF. Tak widzimy tutaj, że jest to obiekt. No właśnie. Domyślnie wzór MAF dopasowuje tylko i wyłącznie tekst, który zaczyna się od danego wzoru. Tak, jeżeli tekst zaczyna się od podanego wzoru, to zapytanie MAF zwraca na wartość, jak gdyby, prawdy. Za chwilę to sobie obudujemy wartość właśnie. Może od razu to zróbmy. Takie zapytanie właśnie. MAV możemy obudować sobie w zapytanie IF, czyli instrukcję warunkową IF, i tutaj, jeżeli MAV, czyli dopaso, dopasujemy, no to tak naprawdę to samo, co wyżej przepiszę tutaj, jest dopasowane do tekstu, to wydrukujmy na ekranie konsoli na przykład tekst dopasowano i wykrzyknik. W przeciwnym wypadku, jeżeli to się nie udało, to wydrukujmy na ekranie konsoli analogicznie tekst, ale nie. Dopasowano. Nie udało się dopasować. Dobra. I teraz, oczywiście, dopasowano ten nasz tekst, bo on faktycznie zaczyna się od banan. Jeżeli ja jednak to, tutaj bym to tylko usunął. To, to już zwraca wartość fałsz, czyli mamy informację, że nie dopasowano. Czyli domyślnie, jak gdyby zapytanie ma, sprawdza nam, czy tekst zaczyna się od danego wzoru, wzoru którego szukamy. Jednak nie zawsze tak to będzie działało, bo wzór może posiadać również różne znaki specjalne. O czym dzisiaj dokładnie tak nie będziemy mówili, to zostawię właśnie na odcinek kolejny. Jak, czy, czy możemy posługiwać się w tym wzorze, jakimi znakami specjalnymi? Tak tylko na szybko pokażę, że. Mimo, że używam funkcji maf, to może mi się udać znaleźć takie dopasowanie, że ten banan, mimo że występuje tutaj wewnątrz, w środku, a nie na początku, to funkcja maf mimo wszystko zwróci mi wartość prawdy. Jak to zrobić? Użyję tutaj r, aby to był surowy tekst. Użyję teraz cudzysłowia i wstawię tutaj symbol kropki i gwiazdki. Połączę to z naszym maf, tak aby to był ten string był tutaj w środku, tak. Tak, to będzie po prostu sklejony jeden ciąg znaków, i na końcu dokleję jeszcze jeden taki tekst, a mianowicie też r, kropka i gwiazdka. I teraz w tym połączeniu, no to jest zwykła konkatenacja tutaj stringów, tak? Ten, ten wzór, czyli słówko banan, zostanie jak gdyby owinięte do, no, zaopatrzone do przed i po w takie zapytanie dodatkowe, kropka gwiazdka. I zobaczmy, czy teraz to dopasowanie będzie prawdziwe, czy nie. O, faktycznie dopasowanie. Udało się, teraz bezprawdziwe. prawdziwe, tak? Napisał, stało tutaj napisane, że dopasowano. Mimo wszystko, że banan nie znajduje się tutaj na początku, bo znajduje się gdzieś w środku. No to tylko dlatego, że użyłem tutaj we wzorze znaków specjalnych, które coś tam robią. Ale to o tym będziemy mówili właśnie bardziej w następnym odcinku, ponieważ dzisiaj chcemy tylko pokazać najważniejsze funkcje, jakie używamy właśnie w wyrażeniach regularnych w Regular Expressions. Jeszcze pokażmy, że zepsujemy tutaj troszkę tego naszego banana tak aby on wyglądał w sposób na przykład ban, tak żeby tutaj nie był cały tekst banan i że oczywiście teraz nie wyświetli się tutaj prawda, ponieważ teraz mamy, że nie dopasowano, tak? Mimo on szuka tego wzoru, jednak nie jak gdyby go nie zastanawia to, co jest przed i to, co jest po tym słowie banan, nawet jeżeli to znajduje się tutaj w środku. Dobra, jednak nie o tym rzecz dzisiaj, bo do tego przejdziemy w następnym odcinku. Dzisiaj należy zapamiętać tylko tyle, że funkcja match domyślnie sprawdza, czy dany tekst rozpoczyna się od danego wzoru, jeżeli oczywiście nie używamy właśnie... Znaków specjalnych, które w wyrażeniach, specjal... w wyrażeniach regularnych bardzo często występują. Przejdźmy jednak do następnej funkcji, którą od razu sobie wrzucimy w instrukcję if, if, jeżeli, znowuż regular expression, czyli re. I teraz użyjemy tutaj funkcji search. Funkcja search jest bardzo podobna do funkcji math, jednak ona szuka właśnie dopasowania, wzoru. W tekście dowolne, w dowolnej pozycji, w dowolnym miejscu, czyli nie musi ona się zaczynać od początku. I tak naprawdę to, co zrobiliśmy tutaj takim wyrażeniem po zmodyfikowaniu, to funkcja gdyby robi to od razu, ponieważ ona szuka na dowolnej pozycji wzoru, który musi dopasować, tak? I już nie jest nieważne, czy on się rozpoczyna od tego, czy kończy, czy jest gdzieś w środku. Może tutaj przepiszę te dwie linijki kodu, aby nie pisać tego na nowo, ponieważ one będą takie same. No i sprawdźmy, czy wzór dopasuje się do tekstu. Dopasowano, zobaczcie, od razu napisano dopasowano, mimo że nasz banan występuje gdzieś tutaj w środku, tak? Jest schowany w środku, to funkcja search jest niezależnie od pozycji, szuka po prostu dopasowania, czy udało się dopasować tekst. Dobra, więc funkcja search myślę bardzo szybko omówiona, przejdźmy od razu do następnej, a mianowicie wydrukujemy sobie ją całą akurat w ekranie konsoli, bo działa ona troszeczkę inaczej, znowu używamy re, czyli regular expression i funkcja nazywa się find all. Find all się znowu już podajemy wzór do dopasowania i tekst w którym szukamy i funkcja find all, od razu zobaczmy sobie to na ekranie konsoli działa w troszkę inny sposób ponieważ ona wyszukuje wszystkie mm, dopasowania nie zwraca tylko wartości czy prawda czy fałsz czy udało się dopasować czy też nie tylko zwraca wszystkie wyszukania wzoru w tekście tak jeżeli byłoby ich więcej my sobie tak stworzymy taki ciąg string w którym jest ich więcej to oczywiście Fint Al wyszuka wszystkie te dopasowania i zobaczcie, zwróca, zwraca mi to w postaci zwykłej listy, tak? To są nawiasy kwadratowe, więc wiemy, że to jest postać zwykłej listy. No i znaleziono tutaj dwa elementy banan, co ważne. Tutaj te dwa elementy są dokładnie takie same, no bo mój wzór jest bardzo prosty, tak? I jedyne co mogę wyszukać tutaj to kilka razy ten sam tekst. Ale znowu, jeżeli użylibyśmy tutaj znaków specjalnych, które można używać w wyrażeniach regularnych, troszkę zmodyfikowalibyśmy ten tekst, to moglibyśmy znaleźć na przykład, nie wiem, wszystkie słowa, które zaczynają się z dużej litery, i kończą się kropką albo cokolwiek albo kończą się na literę a, czyli na przykład im, imiona damskie byśmy mogli bardzo szybko odszukać. No cokolwiek, tak? Nie muszą to oczywiście zawsze być lista tych samych yy, o to mi chodzi, że te nie muszą być dokładnie te same wyrazy, te same dopasowania, one mogą się oczywiście różnić, jeżeli mamy bardziej zaawansowany wzór. No czego mówię, że dzisiaj nie pokażemy jeszcze, ale przejdziemy do tego w jednej z następnych lekcji. Dobra, więc tak działa Find All, wyszukuje wszystkie znalezione dopasowania w tej Tekście. I jeszcze na chwilkę wrócimy sobie do tego naszego przed chwilą wspomnianego search, ponieważ search zwraca nam podobnie obiekt, podobnie jak jest to w funkcji maf, na którym możemy wywołać jeszcze parę y, rzeczy. Ja sobie stworzę jeszcze nową zmienną dopasowanie, której przypiszę znowu już RR, czyli regular expression, wynik funkcji search, tą, którą przed chwilą używaliśmy, i tutaj wzór tekst. Tak, tak jak wcześniej, jednak teraz mam to przypisane do nowej zmiennej dopasowanie i ta zmienna dopasowanie zachowuje się zupełnie jak obiekt. Ona posiada pewne swoje metody. I teraz zobaczcie, że mogę wywołać funkcję print i dopasowanie potraktuję teraz jako zwykły obiekt, który posiada metody. Jedną z takich najważniejszych metod po zastosowaniu funkcji search jest metoda na przykład group. Funkcja, właśnie ta metoda, funkcja group wskazuje nam wszystkie grupy, które udało się dopasować. Tak, u nas jest to banan, więc wyświetla na ekranie konsoli po prostu słowo banan, bardzo proste. Natomiast to nie wszystko. Taki obiekt dopasowania posiada teraz również funkcję start, nawiasy okrągłe, ponieważ jest to funkcja, i funkcję analogicznie end. Co robią te funkcje start i end? Zobaczcie, że na ekranie konsoli wyświetliła mi się wartość 7 i 12. No to policzmy. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zaczyna się B, 8, 9, 10, 11, 12. 12 to jest J. Funkcja, właśnie start, wskazuje nam indeks, w którym rozpoczyna się nasze dopasowanie. Jest to 7, bo przypominam, w programowaniu liczymy, zaczynamy liczenie najczęściej od zera, tutaj też. I kończy się na literce J. Ona tutaj nie jest brana pod uwagę, to jest jak gdyby, że w tym miejscu się to kończy, tak? Jedna li jeden indeks, jak gdyby za. Więc to są funkcje start i end, które wskazują nam, w którym miejscu nasze dopasowanie się zaczyna oraz kończy. Możemy, jak gdyby, uzyskać wynik startu i końca jednocześnie, używając innej funkcji, metody span. Span wskazuje jednocześnie początek i koniec naszego dopasowania jako krotka. Zobaczcie, że to jest w nawiasach okrągłych. Pamiętamy, że nawiasy okrągłe są ściśle skojarzone z krotkami. Przypominam, takich krotek nie mogliśmy modyfikować, takie malutkie przypomnienie. I zobaczcie, tutaj zostało zwrócona właśnie pozycja początku i końca jednocześnie. Span znaczy łącz najczęściej na język polski, więc to jest takie połączenie po prostu i początka i rozkońca. Dobra, pokażmy już ostatnią z najważniejszych funkcji, które będziemy używali w wyrażeniach regularnych, regular expressions, w tym w celu stworzę sobie jeszcze jeden tekst o nazwie tekst2, zmienię na przyjmie tekst, tekst2, i tutaj użyję znowu RE, czyli regular expressions i użyję tutaj funkcji sub. Funkcja sub służy do zamiany. Ona przyjmuje o jeden argument więcej. Po pierwsze, jest to standardowo wzór, tak jak do tej pory, wzorzec, wzór. Następnie tekst, na który, będziemy, który chcemy podmieniać w naszym tekście funkcja sub po prostu podmienia, modyfikuje nasz string i podmienia go. Powiedzmy, że ja chcę tutaj wstawić napis jagoda, tak aby był on zastępował nam nasz wzór, tak? I ten napis, który jest podawany tutaj jako drugi argument zastępuje nam ten, który zostanie wyszukany we wzorze, jako wzór. U nas wzorem jest, o, przypominam banan, no bo tak jest od początku, tak? Czyli tutaj wyszukuje jak gdyby banan, można jeszcze tutaj r zastosować dla bezpieczeństwa, czyli przypominam row text, Surowy tekst, no i jako trzeci argument standardowo podajemy tekst, w którym szukamy wystąpień do zamiany, tak? w którym ch chcemy zamieniać wystąpienia. Teraz użyjemy funkcji print, aby wyświetlić nasz tekst drugi i zobaczmy, jak wygląda tekst drugi po modyfikacjach. Rozpoczyna się to od. Słowa gruszka, tak jak było wcześniej, jednak w środku mamy słowo jagoda, i dalej mamy jabłko. Czyli funkcja SUB po prostu występuje w, wyszukuje wszystkich dopasowań do wzoru. Przypominam, nie musi to być czysty tekst banan, tak jak jest to teraz w tym przypadku. Może być to pewne wyrażenie, które spełnia pewne założenia, ale o tym będzie w następnym odcinku. Więc wyszukuję wszystkie takie dopasowania. U nas znalazło jedno i zastępuje je tekstem podanym tutaj jako drugi argument, i modyfikuje je oczywiście w tekście podanym jako trzeci argument. Dobra, to już by było wszystko w takim wstępie do wyrażeń regularnych w języku Python, tak zwane regular expressions. To oczywiście jeszcze nie wszystko, ponieważ bardzo ważne jest teraz poznać te wzory, którymi możemy się tutaj posługiwać, tak, aby rozbudować nasz pattern, nasz wzór. O taki niestandardowy, ale w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Poznaliśmy najważniejsze funkcje, które należy zapamiętać z dzisiejszej lekcji oraz bibliotekę RE, czyli Regular Expression. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za uwagę. Liczę oczywiście na oceny i komentarze mojego materiału. Jeżeli się podobało, liczę również na subskrypcję. Cześć i do usłyszenia w kolejnych lekcjach kursu.